Dobry wieczór. W piątek 28 czerwca Rafał Kulik zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Seria wybuchów, do tego słup dymu i ognia obudził dziś mieszkańców Sławkowa i okolic. Ogień objął teren około 300 metrów kwadratowych, na którym znajdowała się wewnętrzna stacja paliw na terenie terminala przeładunkowego. Znajdowały się tam cztery zbiorniki z olejem napędowym. Ogień strawił także zaparkowane tam samochody ciężarowe. Na miejscu był Paweł Jędrusik. Około 4 godzin potrzebowali strażacy, by poradzić sobie z ogniem, jaki strawił część terminala przeładunkowego w Sławkowie. Ogień pojawił się tuż po godzinie 4 rano. Zagrożenie było duże, dlatego do jego gaszenia skierowano strażaków m.in. ze Sławkowa, Będzina, Katowic, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Mieliśmy do czynienia z pożarem bardzo dużej ilości oleju, zarówno hydraulicznego, jak i napędowego. Dodatkowo objęte pożarem były samochody ciężarowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie do pożaru również znajdowały się buty z acetylenem, które stanowiły duże zagrożenie w postaci możliwości wybuchu, więc również działania były ukierunkowane, aby nie doprowadzić i nie dopuścić do tego wybuchu. Oprócz urządzeń i zabudowań w Sławkowie spłonęły także cztery samochody ciężarowe. Początkowo burmistrz Sławkowa zwrócił się do mieszkańców z apelem, aby ci ograniczyli otwarcie okien. Teraz już wiadomo, że zagrożenia dla zdrowia mieszkańców nie ma. W tej chwili nie ma żadnych zagrożeń. Służby w żaden sposób nas nie poinformowały o tym, że jakieś zagrożenie jest. Sytuacja jest opanowana też w tym momencie. W zasadzie już w tej chwili to już jest końcówka tego zdarzenia. Ten dym, który stwarzał zagrożenie takie przynajmniej wizualne dla mieszkańców i węchowe, w zasadzie przed godziną 6 się już też zmniejszył. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To będzie wyjaśniać policja i biegli. Na miejscu z ogniem walczyło 20 zastępów straży pożarnej, łącznie 70 strażaków. 1 200 000 złotych, 4 podmioty z Beskidów i Jury krakowsko-częstochowskiej, kilka tysięcy owiec i prawie setka kóz. Konkurs rozstrzygnięty. Województwo śląskie przez kolejne lata będzie wspierać tradycyjną gospodarkę pasterską. Spotkanie w Milówce było także okazją do wzajemnych podziękowań za 17 lat współpracy przy ochronie bioróżnorodności i kultywowaniu góralskiej tradycji. Magda Sincewicz. Województwo śląskie od 2008 roku realizuje program Owca Plus. Wszystko po to, by zachować tradycję i kultywować kulturę, zarówno Beskidów, jak i Jury krakowsko-częstochowskiej, oraz wesprzeć tych, którzy o to dbają od lat. Wiemy dobrze, że ten zawód nie cieszy się dużą popularnością. On nie jest zawodem dochodowym. Stąd też my jako województwo śląskie widzimy potrzebę wspierania, aby to dziedzictwo nasze kulturalne, regionalne było zachowane, żeby te zawody były kontynuowane. O tradycjach pasterskich myślą nie tylko władze, a także ci, którzy od dziada pradziada są juchasami, podchodząc do tego z sercem. Jedną z głównych rzeczy to jest to zachowanie dziedzictwa kulturowego, naszych tradycji. I przede wszystkim ta bioróżnorodność, ten zrównoważony rozwój, który my chcemy oprzeć na właśnie tak tradycyjnym charakterze gospodarowania. Oczywiście dzięki programom uwspółcześniamy i dajemy radę, bo jest ciężko przetrwać w dzisiejszych czasach. Wszystko z troską o stada, które z końcem kwietnia wyruszają na hale i wracają z nich wczesną jesienią. Temat pasterstwa odbudował się, rozwija się. Zwiększamy co roku liczbę po głowie owiec. Co prawda teraz przez ostatnie 2 lata jest, powiedzmy, taki konstans, natomiast na przeciągu tych lat zauważyliśmy dosyć spory wzrost pogłowia owiec, które tutaj po naszych halach chodzą, wypasają i dodają kolorytu. Ci, którzy na co dzień są tego świadkami, nie wyobrażają sobie górskiego krajobrazu bez nich. To jest nieodzowny widok naszych terenów. Najlepszym tego jest redykt i wypas owiec na Kamesznicy, w Kamesznicy, gdzie też realizowaliśmy program Owca Plus. Myślę, że tradycje te są bardzo związane z naszym regionem. Regionem, który przecież każdy z nas odwiedził lub odwiedzi, nie wspominając o produktach regionalnych, które właśnie dzięki tym zwierzętom możemy smakować. W obronie polskiego węgla, przeciwko planom wyłączenia bloków węglowych oraz z apelem o uruchomienie nowej odkrywki w Złoczewie. To podstawowe postulaty, z którymi dziś związkowcy górniczy pojechali do stolicy. Chcą, by głośno wybrzmiało to, co mają do powiedzenia w sprawie obecnie prowadzonej polityki energetycznej w górnictwie i hutnictwie.
W samo południe zebrali się pod siedzibą Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by wyraźnie pokazać swój sprzeciw wobec projektu rozporządzenia dotyczącego norm jakości węgla dla polskich spółek węglowych oraz odbiorców indywidualnych. Fatima Orlińska. To my wszyscy walczymy o górnictwo, walczymy o polską energetykę. Oni jednym prostym zapisem wyeliminowali węgle grube polskie. Zdaniem związkowców w nadchodzącym sezonie grzewczym mogą powrócić znane sprzed 2 lat problemy z dostępnością węgla. W życie ma wejść rozporządzenie o paliwach stałych, zgodnie z którego założeniami węgiel spalany w gospodarstwach domowych będzie musiał spełniać konkretne normy jakości. Rzecz w tym, że polskie górnictwo tego typu surowca nie wydobywa, a polski rząd planuje uzupełniać braki węglem z Kazachstanu. Ten rok już będzie trudniejszy, a jeśli my w tym czasie jeszcze wyeliminujemy te 2,5-3 miliony choćby z polskiej grupy węglowej, tych węgli grubych, no to oznacza, że tego węgla braknie i to braknie dość szybko. Wtedy pewnie będzie znowu wszystkie ręce na pokład. Zaimportujemy dziesiątki milionów ton węgli niesortów, z tego odsypiemy 15-10% węgli grubych i zostaniemy z miałami. Tylko ja przypomnę, że te węgle są 3-4-krotnie droższe od naszych węgli. Motywacją do ustalania nowych norm jakości węgla ma być ekologia, czyli redukcja emisji spalin. I o ile eksperci górniczy nie podważają potrzeby realizacji tych założeń, o tyle są zdania, że można zrobić to w sposób bardziej rozsądny. Jak mówi były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski, konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. Są doskonałe opracowania różnych naukowców na temat ograniczania emisji, tylko nikt z tych emisji nie wdraża. Mało tego, nawet w sławnej umowie społecznej jest 1/3 tego całego zapisu poświęcona ograniczeniu emisji węgla w czasie jego użytkowania, czy spalania, czy skoksowania, czy tego. Nikt tego nie wdraża. Wiecie Państwo, najprościej jest zablokować wydobycie, najprościej jest powiedzieć, że tego węgla nie będziemy używali. Ponadto Jerzy Markowski zwraca uwagę, że ustalenia w zakresie projektu rozporządzenia o paliwach stałych powinny odbywać się we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Ministerstwem Przemysłu, a do tego nie doszło. Jak przekazał nam dziś rzecznik prasowy resortu przemysłu, swoje poprawki do projektu rozporządzenia wnieśli, jednak dziś nie chcą komentować sprawy. Manifestującym górnikom udało się natomiast porozmawiać z wiceministrem Krzysztofem Bolestą. Jak przekazał nam Rafał Jedwabny, minister przyjął postulaty i zapowiedział, że ministerstwo już pracuje nad nowym projektem. Były też rozmowy w podkomisji. Górnicy dają ministerstwu miesiąc na nowe ustalenia, w innym wypadku zapowiadają kolejne protesty. To będzie wyjątkowe muzeum na mapie województwa śląskiego, bo poświęcone osiągnięciom sportowym. W Wiśle powstanie Muzeum Beskidzkiego Narciarstwa. Jego budowa kosztować ma 24 miliony złotych. W muzeum przedstawione będą przede wszystkim trofea naszych skoczków, ale także pozostałych olimpijczyków. Szczegóły zna Magda Sincewicz. Mimo że nasz legendarny skoczek z Wisły od lat zajmuje się inną dziedziną sportu, to na zawsze zapisał się na kartach historii, dokonując rzeczy niemożliwych. Przez lata wydawało się też niemal niemożliwe stworzenie w jego rodzinnym mieście miejsca, które oddałoby hołd wielkim sportowcom. Teraz będzie to możliwe. Jesteśmy w chwili obecnej w trakcie trwania procedury przetargowej na pierwszy etap stworzenia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza właśnie w Wiśle. Faktycznie przymiarki trwały dosyć długo, bo to też poważna inwestycja, dość kosztowna, ale też merytorycznie bardzo rozbudowana. Czas składania ofert miał właśnie minąć, ale pojawiło się ich tak wiele, że zdecydowano się na wydłużenie terminu. W połowie lipca ma być wyłoniony wykonawca dwukondygnacyjnego budynku, który stanie w Parku Kopczyńskiego nieopodal amfiteatru. Zawsze coś ciekawego. Wisła kiedyś była tylko takim miejscem, 30 lat temu to było takie miejsce, gdzie przyjeżdżało się na dworzec, szło się na szlak i potem się wracało na dworzec i odjeżdżało się w kierunku większej miejscowości. Natomiast w tej chwili można tu spędzić kilka dni, chodząc po różnych ciekawych miejscach, a to będzie następne takie miejsce, gdzie można będzie spędzić kilka. Czemu nie? To akurat miejsce odpowiednie. A chyba już jest jedne Muzeum Małysza. Następne będzie. No. Niech będzie. Szacowany koszt stworzenia muzeum to 24 miliony złotych. Wisła na ten cel pozyskała z Unii Europejskiej 18 milionów. W Katowicach ostatni kurs zrobił 8 lat temu, w ten sposób przechodząc do historii komunikacji miejskiej. Najbliższy weekend to jednak będzie okazja, by powrócić do historii. Mogłaby się wydawać przecież niedalekiej przeszłości. Węgierski kultowy Inkarus ponownie wyjedzie na ulicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a z okazjonalnych przejazdów będzie można korzystać do końca lipca. Każda trasa będzie zupełnie inna.
Fatima Orlińska. Pierwszych pasażerów zabytkowy Ikarus zabierze z przystanku Katowice Sądowa i pojedzie aż do Zabrza, po drodze zatrzymując się w kilkudziesięciu miejscach. Co ciekawe, w autobusach będą uruchomione oryginalne węgierskie wyświetlacze z wykorzystaniem autorskiego sterownika. Te programowane są dziś bezprzewodowo przy użyciu smartfona. Przejażdżki Ikarusem inaugurowane są w ramach Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kierunek GZM. Trasą biegnącą wzdłuż słynnych zabytków techniki, a więc w Zabrzu to przede wszystkim sztolnia Królowa Luiza czy zabytkowa kopalnia Guido, ale będziemy mogli tym autobusem dojechać też chociażby w rejon Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Każdego dnia rozkład jazdy będzie inny, tak żeby jak najwięcej miast obsłużyć tymi liniami, a więc dać mieszkańcom możliwość nie tylko po prostu przejażdżki, ale też dojechania w jakieś konkretne miejsce, czy to do jakiegoś ważnego zabytku, czy nad jezioro. Realizujemy te przejazdy w sezonie wakacyjnym. Rozkłady na trzy pierwsze dni są już dostępne na stronie internetowej z rozkładami. Na trasach będzie można zobaczyć każdego dnia aż trzy zabytkowe Ikarusy, w tym dwa przegubowe. Święto Metropolii rusza już dziś. Uniwersytet Warszawski na czele najnowszego rankingu uczelni wyższych w Polsce. Jak co roku ranking podpowiada maturzystom, którą uczelnię wyższą wybrać. Tegoroczny to już 25. zestawienie tego typu. W jego skład wchodzą tak naprawdę cztery rankingi. Ranking uczelni akademickich, ranking uczelni niepublicznych, ranking publicznych akademii nauk społecznych i uczelni zawodowych oraz ranking kierunków studiów. A o tym, kto najlepiej wypada w naszym regionie, opowie teraz Paweł Jędrusik. Wśród uczelni państwowych na Śląsku najlepiej wypadła Politechnika Śląska, a także Uniwersytet Śląski. Bardzo nas to cieszy. Udało nam się awansować o dwa miejsca wśród uniwersytetów i o cztery miejsca w rankingu ogólnym, więc jest to dla nas duży sukces. Szczególnie cieszy nas też dobry wynik, jeżeli chodzi o patenty, o wymianę kadry akademickiej. Również duży wzrost, jeżeli chodzi o akredytacje, które są najlepszym miernikiem w naszym poczuciu jakości kształcenia. Nasza pozycja w tym rankingu uległa zmianie o jeden w górę i to nas bardzo cieszy. Świadczy to o tym, że przyjęta w uczelni strategia i działania związane z realizacją inicjatywy doskonałości uczelnia badawcza przynosi oczekiwane efekty. Wśród uczelni niepublicznych stały progres notuje Akademia Śląska, która w całym kraju jest na 24. miejscu, a na Śląsku znajduje się na podium. Co się na to składa? Oczywiście praca całego zespołu i tutaj wielki skok zanotowaliśmy z roku 2022 na 23, bo aż o 12 pozycji wskoczyliśmy w rankingu ogólnopolskim. No i teraz mniej więcej tę pozycję w dalszym ciągu utrzymujemy. No, uczelnia się rozwija, otwieramy nowe wydziały. Za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce uznano Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, miłego weekendu, dobranoc.